No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Nasze drożdże dochodzą, a teraz będziemy robili idealny sos do pizzy. Naprawdę sos, który będzie totalnie idealny. Co będziemy potrzebowali? Koncentrat pomidorowy. Około 2 łyżek trzeba by tego koncentratu tutaj dać, czyli 4 łyżeczki. Zresztą początek jest taki, później zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Początkowo 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego dajemy. Do tegoż koncentratu pomidorowego. Następnie, moi drodzy, do tego koncentratu pomidorowego 2 łyżeczki cukru. Jak widzisz, nie wsypuję jakiś mega czubaty, dlatego że troszkę tego cukru już dałem wcześniej do ciasta, także tutaj ten cukier nie jest aż tak potrzebny. Moi drodzy, no około 0,5 łyżeczki soli. Tutaj też z tą solą bym nie przesadzał. Musicie sobie dobrze to wymierzyć. No ja mam taką bardzo, bardzo płaską łyżeczkę, traktuję jako 0,5 łyżeczki soli. Nie będę pieprz, no muszę też wsypać w sumie łyżeczką na oko. Tego pieprzu lepiej mniej dać niż za dużo. Ale również 0,5 łyżeczki pieprzu. Pamiętaj, że to jest sos do pizzy, który w moim przypadku będzie na 2 pizze, więc nawet jeśli on będzie lekko ostry, to wszystko zależy, czy lubisz właśnie ostrzejsze, czy nie. Następnie, moi drodzy, do tego wszystkiego dodajemy sobie bazylię. Około łyżeczki bazylii, około łyżeczki oregano. Jedynie potem nam zostanie bazylia do posypania po pizzy na zewnątrz, także już bazylii więcej nie będziesz używać. I generalnie powiem Ci szczerze, że w tej konfiguracji z tym sosem, który mam, to dobra, oregano zawsze daje troszkę więcej. To tak naprawdę przy tej konfiguracji już nie musisz żadnego sosu robić na wierzch do pizzy. Smarujesz tym sosem po prostu pizzę, jest ona wyśmienita, ale czasami możesz sobie zrobić również sos czosnkowy, jeśli masz taką ochotę. Mieszamy, żeby tutaj nam się konsystencja jakaś dziwna nie zrobiła. I moi drodzy, ja mam akurat coś takiego jak suszone pomidory. To jest przyprawa, która nie kosztuje dużo. No moim zdaniem warto ją też dodać, tym bardziej, że to jakby pasuje. Tych suszonych pomidorów to wsypuję tak na oko dwie łyżeczki. Następnie, moi drodzy, do tego wszystkiego powinniśmy dodać 0,5 łyżeczki tymianku. Ja akurat czasami po prostu tak na oko dodaję rozmaryn. Teraz daję rozmaryn. Akurat nie mam dzisiaj tymianku, także alternatywnie dodaję rozmaryn. Ten tymianek dosyć zmienia smak, jest dosyć istotny, więc warto go dać. No, zobaczymy, ocenić, jak mi tutaj to wyszło. Do tego wszystkiego, moi drodzy, będziemy potrzebowali przynajmniej jeden ząbek czosnku. Albo jeden wielki, albo po prostu 2 mniejsze. I tu Ci zdradzę pewien tajny sekret, jak to zrobić, żeby ten czosnek był dobry. Oczywiście czosnku w żadnym wypadku nie wkrawasz do środka. W żadnym wypadku. Czosnek musisz zdusić tak zwanym dziadkiem do czosnku. Ja się śmieję, że to jest dziadek do czosnku. Tak jak mamy dziadka do orzechów, to tutaj mamy taką ściskaczkę, którą ten czosnek w idealny sposób zmiażdżysz. Także, moi drodzy, obierz czosnek ze tak zwanej skórki, z powłoczki, obierz go ładnie, żeby to się tam nie wduszało. I następnie, moi drodzy, bardzo ważne, ponieważ wiele osób, które no niestety mają refluks, i to jest taka porada gratis ode mnie. Sam się z tym zmagałem. Bardzo lubię jeść ostre potrawy, bardzo lubię czosnek, bardzo lubię pieprz, bardzo lubię paprykę, czy też cebulę. No niestety, mając refluks po zjedzeniu takiej pizzy, miałem nieprzyjemności na żołądku. Każdy, kto ma refluks, wie, jak bardzo to jest nieprzyjemne, jak bardzo to pali. Więc jak to zrobić, aby stworzyć taki idealny sos do pizzy, który będzie smakował tak, jak powinien, ale mieć praktycznie do zera zneutralizowane odczucie refluksu? Wiem, bo sprawdziłem tą metodę i tutaj zdradzę Ci ten sekret, jak pozbyć się refluksu przy jedzeniu czosnku i cebuli. Pierwszą metodą, jeśli chodzi właśnie o sos, rozkrój ząbek czosnku na pół. Rozkrój ten ząbek czosnku na pół. Jak zapewne wiesz, po rozkrojeniu
w środku są takie korzonki. Nie wiem, jak to można fachowo nazwać. Ja to nazywam korzonki. Jest taki korzonek, który w zależności od rodzaju czosnku różnie wygląda. No w moim białym czosnku jest on praktycznie niewidoczny, jest on biały. W niektórych fioletowych czosnkach jest on czasem zielony, jest zauważalny. Tak czy inaczej, po prostu ten korzonek ze środka wykrój. Wykrój go, nie żałuj tego. Oczywiście nie tak, żeby cały ząbek czosnku zmarnować. I w tym momencie wkładasz te dwie połówki do ściskaczki, którą ten czosnek dodajesz do sosu. Oczywiście tutaj musimy jeszcze troszkę przemerdać. I jeszcze raz. OK. Zobaczymy, czy damy drugi ząbek czosnku. Mam go przygotowanego, ponieważ u mnie ten ząbek czosnku był stosunkowo mały i wydaje mi się, że lepiej w przypadku małych lub średnich ząbków czosnku dać jednak dwa. Proponuję dać jednak dwa albo jeden wielki. Natomiast wolę to dodawanie, wiecie co, zostawić sobie na później. Mieszamy to wszystko. Bardzo dobrze mieszamy, żeby to tam nam się idealnie, słuchajcie, pomieszało. I to jeszcze nie wszystko, ponieważ do tego wszystkiego dodajemy około łyżeczki oliwy z oliwek. Ja tej oliwy akurat Wam powiem szczerze, nie żałuję. Czasem to są około, są to nawet dwie łyżeczki. Dlaczego? Dlatego, że przecież jeśli jest ten sos odpowiednio natłuszczony, to też pizza będzie lepiej smakowała, bo ciasto, pamiętajcie, że ten sos tak naprawdę nadaje smaku całemu ciastu z pizzy. Także moi drodzy, mieszamy, mieszamy, mieszamy. I ostatni element. Ja tutaj mam przelane w taką butelkę, może zakryję, żeby nie było widać. Nie jest to, moi drodzy, żadne winko. Chociaż z winem coś ma wspólnego, bo jest to ocet winny. Jest to, moi drodzy, ocet winny. Także pół łyżeczki tego octu winnego też warto tutaj, moi drodzy, do tego dodać. Po pomieszaniu oczywiście warto, jak to każdy kucharz zrobić powinien, warto to, moi drodzy, spróbować. Ja to zaraz zrobię przy Was i powiem, co moim zdaniem tutaj, czego mi brakuje, albo czego jest za dużo. Nie, no raczej za dużo nic nie będzie, dlatego też zawsze macie ten komfort, że możecie tego koncentratu pomidorowego dodać i wtedy już będzie ok. Mieszamy, mieszamy, mieszamy wszystko idealnie, kochani, mieszamy. Róbmy próbę. Jest gęsty ten sos, on ma być gęsty. Jak dla mnie jest on słodkawy. Powiedziałbym, że czegoś jeszcze brakuje. Brakuje mi soli. Brakuje mi, kochani, soli w smaku. Ale to już wezmę ją tak na szczyptę, tak zwaną, na rękę. Dodam troszkę soli. Jest on słodki, bo być może te pomidory, które dodałem suszone, one też dodają smaku takiej słodyczy. Ale tak jak mówię, no ten cukier to tak naprawdę, weźcie pod uwagę, że to, co ja robię, to jest tak jak powiedziałem, na dwie pizze. Więc to, że dodaliśmy tam troszkę cukru do drożdży, czy tutaj troszkę cukru do tego, to naprawdę nie ma znaczenia, bo to jest, w efekcie końcowym nie będzie tak dużo. Dobrze, moi drodzy, ja jeszcze mam ochotę dodać tu troszeczkę oregano. Mam po prostu taką ochotę, żeby dodać troszkę oregano, tak po prostu czuję, i troszkę bazylii. Po prostu ja zawsze lubię, naprawdę lubię nie żałować oregano, nie żałować bazylii, więc to jest jakby rzecz tutaj według Twojego gustu. Pamiętaj, że tak czy siak pizzę posypiemy jeszcze oregano i bazylią na samej górze po zrobieniu. Mam ochotę, żeby ten sos był minimalnie rzadszy, mam ochotę dodać więcej oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek, kochani, jest zdrowym tłuszczem. Wy też tłuszczu w diecie potrzebujecie, także to akurat nie zaszkodzi, że damy jej troszkę więcej. A nada to też lepszego smaku. Mieszamy, 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 mieszamy. I zobaczymy, czy dodajemy czosnku jeszcze. Drugi ząbek. Dobra. OK, jest zamieszane, kochani. No to wielka próba na język. Prawie idealne. Prawie idealne. Oliwa z oliwek dodała lepszego smaku. Wyraziście czuć w tym momencie przyprawy. Czosnku prawie nie czuć. Czosnku prawie nie czuć i większa ilość soli dodała smaku. Ja dodam troszkę pieprzu, ale to już zrobię tak bardzo
bardzo bezpieczny sposób. Dodamy troszkę pieprzu, cukru już w żadnym wypadku nie dodawajcie. Nie ma takiej tutaj opcji i potrzeby. Zastanowiłbym się właśnie nad tym czosnkiem albo nad po prostu nad łyżeczką jeszcze koncentratu pomidorowego i to chyba zrobię. Dodam, moi drodzy, chyba łyżeczkę koncentratu pomidorowego, żeby to troszkę tak złagodzić. Łyżeczka, moi drodzy, łyżeczka koncentratu, żeby troszkę to jeszcze złagodzić. Wymieszajmy. Ja, uwierzcie mi, na dwie pizze tę ilość, którą tutaj posiadam, tego sosu bez problemu zużyję. Także dobrze, moi drodzy, dobrze. To sobie odstawimy gdzieś na bok, żeby po prostu przeszło, żeby, wiecie, też nabrało smaku. Ja to w międzyczasie kilka razy jeszcze zamieszam. Tak zawsze robię. No właśnie w tej przerwie, kiedy nasze drożdże sobie rosną, w tej przerwie właśnie robię idealny sos na pizzę. Dlatego on jest idealny, bo też musi... Aż mnie w nosie podrapało, czyli chyba jest dobrze. Idealne. Idealne, takie jak zawsze. Z taką lekką nutką ostrawego posmaku, specyficznego, który myślę, że dodały te suszone pomidory, których w sumie już nie będę dodawał, więc myślę, że nic się nie stanie, jeśli ich tu jeszcze troszkę dodamy. I na pewno zmieniło to smak, bo zawsze pamiętam smak, kiedy dawałem tymianek. Dzisiaj dałem, moi drodzy, właśnie rozmaryn zamiast tymianku. I też troszkę ten smak się dzięki temu zmienił, ale myślę, że na lepsze. Także dodałem jeszcze troszkę suszonych pomidorów. Tym bardziej, że jest to sos, który ma być pomidorowy. Także, moi drodzy, dobrze wymieszajmy we wszystkie możliwe strony. Dobra, jest idealnie. Moi drodzy, to te pomidory dodały tego specyficznego smaku. Jest ostrawe. Czosnku praktycznie nie czuć, ale będzie wyjątkowy. Będzie wyjątkowy ten sos. Oczywiście, słuchajcie, te łupinki, wszystkie pozostałości proponuję Wam z deski, którą macie posprzątać, dlatego żebyście później w tym ciasta nie urabiali. My tu będziemy za chwilkę robili ciasto. No dobrze, moi drodzy, mamy w ten sposób gotowy sos do pizzy. Idealny sos do pizzy. My go odstawimy na bok, on będzie czekał na sam koniec, na sam finish. W międzyczasie go jeszcze kilka razy, tak jak mówiłem, zamieszam. Będzie czekał, będzie dojrzewał. A idziemy zobaczyć, kochani, co z drożdżami. Myślę, że jeszcze z 15 minut powinny się... powinny 15 minut jeszcze dochodzić, powinny z 15 minut jeszcze nam rosnąć. Wracamy za chwilkę i poznasz kolejny sekret, kolejny totalny sekret na to, jak zrobić idealne ciasto do pizzy. Także zostań ze mną, koniecznie oglądaj do końca. No jesteśmy, moi drodzy, ponownie. Są oczywiście dwa spody do pizzy zrobione. W moim przypadku otrzepcie, żeby czasem ten spód nie był od mąki. Oczywiście pod spodem on powinien być, tak żeby się nie przykleił do blachy. Natomiast tej części nie. Od czego zaczynamy? Oto nasz, moi drodzy, magiczny sos. Sos do pizzy. Oj, tu mi się kapnęło akurat, kurczę, na blachę, także wytrzemy to, żeby się nie przypaliło. Ja daję tak z 3 łyżeczki po środku, jak widzicie, w takich odległościach. I ten sos rozsmarowuję, moi drodzy, na boki. Oczywiście rozsmarowujcie ten sos tak, żeby za daleko nie zajechać, ponieważ zostawiamy brzegi, które mają nam urosnąć. Więc to, ile tego sosu dać, jak widzicie, on jest u mnie bardzo gęsty, bo ja go z wodą nie mieszałem. Tutaj jest jedynie tłuszcz w postaci oliwy z oliwek. Tutaj już widzę, że jest troszkę jeszcze za mało. Dobra, zużyjemy całość. Nie będziemy, moi drodzy, sobie sosu żałowali. Po to go, moi drodzy, zrobiliśmy, żeby go zjeść, a nie żeby został. Także rozsmarowujcie dobrze ten sos, ustalając sobie tak, no powiedzmy, na oko te brzegi, które mają zostać. Ja tak, widzicie, robię łyżeczką.
Też tak, no, na oko, no, ciężko jest tak jakąś tutaj dać jakiś złoty przepis, jak daleko rozsmarowywać sosem, to już jest twój gust. Jak widzisz, oczywiście mniej tego sosu daje po brzegach, a najwięcej jest go oczywiście na środku. Ta druga pizza, którą zrobiłem dla mojej rodzinki wspaniałej, to jest, moi drodzy, pizza, mam wrażenie, że na cienkim cieście, ale zobaczymy.